Suma liczb x i y jest liczbą dodatnią, a ich iloczyn jest liczbą ujemną. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Pierwsze zdanie brzmi następująco. Liczby x i y są różnych znaków. To zdanie jest prawdziwe, ponieważ iloczyn liczb, które mają różne znaki, jest liczbą ujemną. Możemy to zapisać w ten sposób. Zaznaczamy zatem literę P. To zdanie jest prawdziwe. A jakie mamy drugie zdanie? Na osi liczbowej odległość każdej z tych liczb od zera jest taka sama. Gdyby tak było, to iloczyn tych dwóch liczb wynosiłby 0. A z treści zadania wiemy, że suma liczb x i y jest liczbą dodatnią. Drugie zdanie jest zatem fałszywe. Zapraszam do obejrzenia rozwiązania zadania 11 oraz do zasubskrybowania kanału Pistacja TV.